Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że fani czarnego sportu, popularnie zwanego żużlem, mają wolne do wiosny, a zima skutecznie zamroziła wielkie emocje na torach. Nic podobnego. Faktycznie Speedway Ekstraliga chwilowo nie działa z racji przerwy, ale ci, którzy kochają jeżdżenie w kółko po torze na dwóch kołach z elementami dużego ryzyka, już w styczniu doczekają się imprezy z udziałem najlepszych w ściganiu się na motocyklach po lodzie. Od 2007 roku Sanok jest stolicą tej dyscypliny. Ice Racing Sanok Cup to impreza prestiżowa i zawsze przyciąga najlepszych zawodników i tłumy fanów. Nasza kamera towarzyszy imprezie od 2010 roku. Na starcie stanęli wówczas reprezentanci 8 krajów, w tym także Polacy, którym jednak nie udało się wywalczyć miejsca na podium. Całe pudło zajęli reprezentanci Rosji. Pierwszy był Daniil Iwanow przed Nikołajem Krasnikowem, a trzecie miejsce zajął wówczas Andrii Szyszegow. Dopiero na 13 miejscu był najwyżej sklasyfikowany z Polaków Grzegorz Knap. Rok później, w 2011 roku, podium znowu było rosyjskie. Zmienił się tylko układ. Najlepszym okazał się tym razem Krasnikow, wyprzedzając Igora Kononowa i mistrza z poprzedniego roku, Iwanowa. Identyczne za to miejsce zajął najlepszy z Polaków. Znów 13. I znów był to Grzegorz Knap. Dzisiaj ta impreza urasta do rangi jednej z największych imprez sportowych w każdym roku kalendarzowym w Polsce. Wczoraj poczułem się wspaniale, kiedy telewizja zasygnalizowała nam, że w całym świecie poprzez systemy satelitarne do różnych krajów na wszystkie praktycznie kontynenty ponad 27 milionów oglądalności. Rewelacja. Tu z Sanoka, tu z Podkarpacia. Tegoroczna impreza rozegrana 28 stycznia potwierdziła rosyjską dominację na sanockim torze. Po raz trzeci z rzędu dwa pierwsze miejsca przypadły dobrze już znanym zwycięzcom z poprzednich lat. Pierwszy znowu był Krasnikow, na drugim stopniu podium stanął znowu Iwanow, ale i my mieliśmy powody do dumy. Brawurowa i znakomita jazda Grzegorza Knapa dała efekt w postaci 13 miejsca. Fatum 13 pozycji po raz kolejny nie zadziałało. Choć po świetnym starcie Knap objął prowadzenie nad dwójką Rosjan, a trybuny szalały, by dodać mocy Polakowi, to jednak doświadczenie rywali wzięło górę. W końcówce Grzegorz najpierw stracił prowadzenie, a chwilę później spadł na trzecie miejsce, które ostatecznie dowiózł do mety. To już jednak historia, a przed nami impreza o randze, jakiej jeszcze u nas nie było. 25 i 26 stycznia, czyli za nieco ponad miesiąc, Sanok będzie gospodarzem finału drużynowych Mistrzostw Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie. Swoje trzyosobowe reprezentacje wystawi tym razem 7 państw, w tym oczywiście Polska. W składzie Polaków pojadą Paweł Strugała, Mirosław Daniszewski i Grzegorz Knap. Ten ostatni twierdzi, że stać nas nawet na miejsce na podium. Ale do tego potrzeba rewelacyjnej jazdy całej trójki. Jak będzie? Przekonamy się pod koniec stycznia.